Jest to wiadomość prywatna do pan Donald Tusk i pan Mateusz Morawiecki oraz prośba, żeby przekazali w miarę tą treść do pani Angela Merkel. Please, bitte. Powtarzam, jest to prywatna wiadomość do szacowny pan Donald Tusk i pan Mateusz Morawiecki. No dobrze. Aha, dzisiaj jest niedziela, jutro będzie lany poniedziałek, ale to dopiero w lany poniedziałek, dopiero jakoś to puszczę. No zobaczymy, będę chciał to jak najszybciej puścić. Dobrze, więc jak się domyślamy, jest to tutaj właśnie salon Volkswagena. Dzięki. Więc żeśmy już ogarnęli, że to jest salon Volkswagena. Okej. Tu jest, proszę, nówka. Może trochę być zakurzony, bo tu jest ruchliwa droga. O to chodzi. Nie wiem, co to za model, bo dopiero tutaj po prostu kręcę. Tam jest, widać, wszystko jest Volkswagen. Więc prosiłbym, aby już, no... nie tracić czasu, żeby to ogarniać, że to jest Volkswagen. To jest T-Cross, Volkswagen T-Cross. Czarny. To jest Taygo. To jest T-Roc. To jest ID4. A to jest Tiguan. Ostatni jest Tiguan, gdyby co. Ten nawet ma tutaj numerek w porządku. Dobrze, więc to jest salon. Jak widać, ten ma numer... O! Ma numer... Jak jest po niemiecku 23? Dobrze, więc ten ma jakiś numerek. Ten ma jakiś numerek. Tutaj proszę bardzo. Ten ma jakiś numerek 94. W porządku, salon wiadomo. Dobrze, więc to już żeśmy ogarnęli. Dzisiaj jest zamknięte, więc są barierki tutaj, żeby nie przechodzić sobie. Tu jest tak podium, żeby samochód postawić na wystawie w miejscu, gdzie jest teren nierówny. Dobrze, tu jest taki jakiś następny. Tutaj muszę uważać, żeby zająca nie złapać, bo tak idę tutaj, a patrzę się do kamery. Tu jest, widać, że ma koła, nie wiem, albo po brudnym jechał troszeczkę, bo koła tak troszeczkę ma po czymś ubrudzone, tutaj zakurzone ma koła. Ale widać, ma nalepkę te sprawy. Tu jest następny. Tu jest... O! Ten ma 130... Tak? 130 ma numerek. O! Prosimy... Kupy nie... Nie, tutaj nie ma. Znaczy, tutaj mógłby jakiś ptak kupę zrobić, ale no... Takie mamy czasy, taki mamy klimat, że zwierzaki robią kupę. O! Hertusk, ten mi się podoba, bo taki ogarnięty jest, ten właśnie. Ale ten ma rejestrację ma, więc ma numer 169V. Tutaj ten nie ma rejestracji, więc jego tutaj tak można ogarniać. Ten ma numer boczny 109. Ten ma numer boczny 122. Ten tak fajnie wygląda. A ten ma numer boczny, ma wycieraczkę 184. Albo to A, albo to jest 18A, albo 184. Ten ma, widać, tutaj ładnie zarobione koła. To jest Blue Motion, fajnie pisze, 67U.
miał numerek. O, a ten ma numerek taki 77. Ten ma numerek 77. Dobrze, tu jest taka konstrukcja właśnie, żeby autko sobie wjechało. Tu jest, tam się wjeżdża autkami i tam no przeglądy i te sprawy się ogarnia. A widziałem, że tutaj są też inne, albo to załogi są autka, albo jakieś takie podobne, czy coś takiego. To jest Kijanka, bo to jest Kia, proszę bardzo. Czyli właśnie zauważyłem, że też są właśnie tutaj inne. Ten ma rejestrację, więc musimy... A to jest 500, proszę bardzo. To jest Fiat 500, ma rejestrację, tak, więc tutaj musimy... To jest 500, proszę zobaczyć. Tutaj też już ktoś kupę zrobił. Co to jest? To jest Nissan Plug-in Hybrid. Hybryda taka. Tu już ktoś kupę zrobił. Dobrze. To jest Ford. To jest Ford. Tu widać są barierki. Aha, czyli to miał ten, no, ta Toyota 178 miała numerek wywoławczy. Tu jest tablica rejestracyjna, więc dyskretnie obejdziemy. Tu jest Toyota Hybrid. A tu jest ten Ford, ma 37U, ma numerek. Fajnie ta Toyota tak wygląda, proszę bardzo. Ma rejestrację, tak, ona ma rejestrację, więc obejdziemy. I to jest chyba taka sama? Chyba taka sama. Hybryda. Ma rejestrację, więc przejdziemy sobie tutaj, dobrze. Aha, to ona ma numerek 174U. Dobrze, dyskretnie tutaj się oddalamy jakoś. Dobrze, więc to jest Hertusk, Herr Morawiecki. To tutaj są autka właśnie, no, w Volkswagenie, żeby nie było. Będzie poniedziałek, lany dopiero jutro, więc jesteśmy, jak widać, tutaj w salonie Volkswagena. Tu jakieś dwa motocykle teraz przejechały. No dobrze, tam jest biała ładowarka. Ładowarka jakaś jest chyba do elektryków, czy jakoś tak. Więc to jest salon Volkswagena, który właśnie chciałem odwiedzić, Herr Tusk i Herr Morawiecki. Ale poprzez to, że parszywa zmiana, być może część z panów wie, że moi doradcy zagraniczni, też z City of Berlin, po prostu mają swoje wyrobione zdanie co do parszywej zmiany państwa polskiego i tak dalej, więc nie chciałbym tutaj przytaczać tych stanowczych określeń, ale proszę przyjąć to do wiadomości, że parszywa zmiana chce mnie pojmać od ponad 5 lat i wpierdolić do jakiegoś jebanego psychiatryka wrocławskiego. I być może w tym samym czasie wpierdolić do jakiegoś jebanego aresztu, wcale nie tymczasowego. Na diabli wiedzą jak długo, więc to uniemożliwiłoby mi kupowanie żywności niemieckiej w niemieckich sklepach oraz także odwiedzania niemieckich salonów samochodowych. Nie wiem, czy to jest jasne dla panów, czy nie, że proszę jakoś to ogarnąć. Jeden telefon do pani Angeli Merkel, przekazać nazwisko skundlanego parszywego bandyty międzynarodowego nawet poza EU, Magdalena Druzgała Szczepanik Kaliszewska, lat około 54. Ona mieszka we Wrocławiu, jest pracownikiem sądu wrocławskiego już ponad 10 lat.
To jest korporacja prywatna pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny, Pokój 168. Także byłoby fajnie wziąć za dupę, albo co najmniej za majtki tego bandytę skundlałego, wyprowadzić z tego budynku, przesłuchać skutecznie przez kilka godzin i natychmiast wydać tego bandytę w moje ręce, aby skutecznie, surowo ukarać tego bandytę, bo to ona jest mózgiem tej operacji przestępczej przeciwko mnie, czego sobie nie życzę. Dlatego kara śmierci, w miarę szybko wykonana, będzie tutaj zasadna, aby oddać mi moją wolność. My tutaj też, aha, to są osobówki tutaj, ale tutaj zaraz też są gdzieś te komercyjne samochody, wany, więc później też zobaczymy, jakie wany mają tutaj w ofercie Volkswagena. Dzięki.